Hej, cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Skorpi. Witam was w kolejnej. Już chyba mówiłem wielokrotnie w niektórych seriach, że może będzie Skyrim kiedyś. No i cel, mam nadzieję, że będzie zrealizowany. Wiem, podejmuję się bardzo trudnego wyzwania. Już grałem tutaj na wersji darmowej. Teraz sobie ogarnąłem go. Fajnie, że jest przecena Skyrima. Bardzo się cieszę. Bo teraz można ją wykorzystać. I mam nadzieję, że seria będzie oglądana. Bo nie chcę, żebym wydał kasę na grę, z której nagrywam i nigdy jej nie ogląda. Więc zobaczymy. 3 euro jeszcze do jutra, nie do poniedziałku, można kupić 3,74, a potem już cena podniesie się. DLC-ków to chyba na razie sobie nie będę ogarniał. Chyba, że kiedyś mnie weźmie nagła ochota, to wtedy spokojnie. Dobra, zaczynamy już nową grę. Oczywiście mam tam jeden save, taki prywatny. Na nim sobie będę grał, ale tak, to będę sobie robił po prostu serię. Wiem, podejmuję się bardzo trudnego wyzwania. A potem sobie jeszcze będę musiał zmienić poziom trudności. Tak, bo podejmuję się wyzwania i zagram na najtrudniejszym. Wiem, jestem już takim totalnym hardcorem. Nie ma lagów, pięknie na najwyższych, wszystko czysto chodzi. Ja bym miał jeszcze Sony Vegasa, to mógłbym to już w 60 FPS-ach wam to zrenderować. Naprawdę. I może sobie go ogarnę, nie wiem. Dobra, mogę tak. I teraz ustawienia. Zobaczę sobie szybko grę. O właśnie, z poziom trudności chcę mistrz legendarny. Tak, na legendarce będziemy grać. Jesteśmy pro hardcorami. Ja ryzykuję, odcinków będzie bardzo dużo. Zapisuję, będzie zapisywanie co 5 minut, bo powinno się to zapisywać. Grafika, wszystko tutaj wam pokażę, na jakiej gram. Wszystko tu na najwyższych, dźwięk może trochę sobie ogarnę. Bo wiecie, muzykę może trochę też wyciszę. O, gdzieś tyle. Nie, ja sobie to muszę jakoś wszystko ograniczyć. Głośność dam sobie tak do pół, do 50%. Tak mniej więcej. A resztę zostawię tak. Dobra, no i tu już chyba wszystko ogarnięte. Tylko mam jeszcze problem z tym, żeby sobie w ogóle ustawić na język polski. To sterowanie. Nie będę grał na padzie od Xboxa, bo w ogóle mi się opłaca. Dobra. Teraz oglądamy cutscenkę. Chyba mogą być lekkie spadki możliwe, ale nie, cały czas fajnie się utrzymuje. Nie powinno być aż tak źle. Dubbing będziecie mieli angielski. Napisy macie polskie, więc nie powinniście na to narzekać. Chyba trochę ciszej słychać dubbing. Dobra, to jeszcze ogarniemy to, dźwięk. To głośność jest ogólnie sobie wstawię tutaj. Gdzieś mniej więcej tyle. Dobra, dam to wszystko. I muzyka tu tyle będzie wynosiła. O, już za wiele lepiej. Shut up back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ho ho ho. Jarl Windhelm? You're the leader of the rebellion. If they capture you. Oh gods, where are they taking us? I don't know where we're going. But Sovereign Guard awaits. No, this can't be happening. This isn't happening. A to się dzieje na serio. What village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should be of home. Rorikstead. I'm from Rorikstead. General Talia, sir. The henchman is waiting. Good. Let's get this. Trochę mgły nam tutaj zawadza. Przez to są lekkie spadki. Lekkie. Może sobie dam na wysokie w niektórych rzeczach. Jakby wam lagowało trochę, to wiecie.
Nie chcę, żebyście oglądali to tylko w spadkach. Ale aż tak źle też nie jest. Lekkie, są bardzo lekkie spadki. Więc nie powinno to jakoś wyjątkowo robić różnicy. Nie wiem, nagram wam pierwszy odcinek. Będziecie chcieli to dalej oglądać? Oczywiście będzie serio. A jak wam nie przypadnie, no to nie będę wam po prostu zawracał głowy nagrywania. Po prostu, jeżeli nie uznacie tego jako za serię, to będzie to jako po prostu zwykły gameplay. Okej, dojeżdżamy już do celu. Myślę, że w czasie chodu, interakcji i tak dalej nie będzie większych spadków. Możliwe, że tylko tutaj tak jest. Zobaczymy. Bo jak nie, to faktycznie będę musiał trochę obniżyć. Ale trochę, trochę. Przecież mój komp wytrzymuje spokojnie bez nagrywania Skyrima. Fajnie się śmiga. Dobra. Więc już jesteśmy tutaj na końcu mety. O ile to się stanie. Ale szczerze mówiąc, Empire loves their damn lists. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Freylauf of Riverwood. Ciekawe, co ten zrobi. Lokir of Rorikstad. No, I'm not a rebel. Wiedziałem. Teraz spieprzy i dostanie Hedziko. Dobra, dostał chyba bardziej w dupę, żeby poczuł ból. Aha, i teraz będzie moment, w którym po prostu poświęcę czas na kustomizację postaci. Zastanawiam się, kogo wziąć. Jeżeli mam grać na najtrudniejszym poziomie, nie wiem, zastanawiam się nad magią. Ale też równie dobrze mógłbym wziąć orka. Norda nie chcę, elfów tak za bardzo. Tym gram na prywatnym sejwie. Cesarski, Breton, Argonianin. Fuj. Bardzo szybka regeneracja zdrowia. A weźmiemy sobie Argonianina. Wiem, podejmujemy bardzo hardkorowe wyzwania. Nie dość, że na najwyższym poziomie, to jeszcze bierzemy takie paskudne gówno. Ale to gówno będzie miało najszybszą regenerację zdrowia. A to nam się przyda. Dobra. W takim razie... czy będzie lepsza kobitka? Nie, musi być hardkorowo. Bierzemy zielone gówno. Jakiś wygląd może ustawimy. Ale tak, nie, zobaczymy jeszcze na płeć, jak to będzie wyglądało. O kurde, jakie... Grubo, o, tu już jest w ogóle zarąbiście. Tutaj ma takie kolce na mordzie. A jak płeć będzie tutaj wyglądała w tym wypadku? Jasny gwint. Jakie gówno. Zarąbiście to wygląda. Nie, chyba jednak sobie weźmy ziomka. Tu jakie ma rogi. O kurde, tu już jest... Fuj, nie podobają mi się niebieskie. Tak patrzę, co by najlepiej się przyjęło. Chyba weźmiemy sobie tego. Tak, to będzie najlepszy wybór. Dobra. Odcień skóry. A może się znajdzie jakiś murzyn? O... Wolałbym murzyna, jeśli łaska. Ale taki murzyn, żeby był murzyn. Kurde, cienko będzie. O, to będzie ciemne. No, jest git. Postura. Może jakiś przypakowany. Dajmy przypakowańca. Żeby nie był jakiś, kurde, kucherko. Dobra, cerę teraz mu jakąś podkreślić trzeba. Niech będzie czarny. On musi być czarny.
Ja chcę go na czarnego zrobić. Kolor pyłu, no jak najciemniejszy, blizny. Ciekawe jaką bliznę damy, taką żeby kurde był brzydki do bólu. O, takie może być, barwy wojenne. Tak żeby mu trochę tej twarzy. A tu może być, kolory barw. O, takie świecące, zobaczymy. Fajnie to będzie wyglądało w ogóle. O, na takie czerwone może być. Dlaczego by nie? Dobra. Twarz, kształt nosa. Pobawimy się trochę tą postacią. Poświęcę na to odcinek, dlaczego nie? O, żeby miał wielki nos. Wysokość nosa najlepiej do góry. Żeby wyglądał jak jakiś idiota. Długość nosa. A wydłużymy mu, żeby wyglądał jak bałwan. Boże, jak on wygląda. Ten jego ryj mnie rozpieprza. Szerokość szczęki. Szerokość szczęki, zobaczymy jak mu to ogarniemy. A! Niech ma wielki łeb. Wysokość szczęki. O. O kurde, nie, to już mi się nie podoba. Niech lepiej będzie tak. Będzie lepiej. Wysunięcie szczęki. Ciekawe jak to w ogóle będzie widać. Niech będzie tak. Kości policzkowe podniesiemy mu. Szerokość nieco obniżymy. Kolor policzków najlepiej, żeby był czarny. Jak będzie czarny, to będzie czarny. Jest, git. Zmarszczki jakieś może mu zrobimy. A, mogą być nawet i takie ametystowe. Na czarno, proszę. Albo nie, tak zrobimy, żeby też trochę pomieszać te kolorki. Kolor nosa chciałbym na czarno. Na czarno, proszę. No chyba nie będzie na czarno. Dobra, taki może być brązowy. Kolor podbródka. Na czarny. Przydałoby się. A jest taki, niech będzie. Kolor szyi też zrobimy mu na czarny. Okej. Okay. Czoła. Jeszcze czółko. O, taki może być. Dobra, jeszcze oczy. Trochę się będziemy tym bawić, bo chodziło mi o to, żebym sobie zrobił taką postać, która będzie paskudna do bólu. Podjąłem się takiego hardcora, to teraz taki hardcore trzeba przejść. No nie ma żartów. Zrobię mu taki śmieszny kolor oczu. O, najpierw taki, żeby wyglądał jak jakiś kurde i totalny złom. O, takie oczy mogą być. Są oryginalne. Wysokość oczu takie. Rozstaw oczu, żeby był jak najbliżej. Głębokość. O, takie. Żeby widzieli, że ma takie oczy koloru latarki. Teraz kolor obrysu. A nie, zostawimy to, cienie powiek. Takie zostawimy, cienie pod oczami. Nie, tu już nie grzebiemy. Brwi. Teraz jaki rodzaj brwi? Aha, czyli możemy mu ustawić. Nie, niech ma te rogi, o takie będą najlepsze. Wiem, bawię się, kurde, kustomizacją jakiegoś paskudztwa. Ale jak chcę na hardcora, to będzie na hardcora. Więc ja tu żartów sobie nie robię. Wysunięcie brwi. Zobaczymy jak to wysunięcie, żeby było jak najbliżej tych rogów. Dobra, usta. Żebym miał jakieś paskudne, wyjątkowo paskudne. O, takie będą najlepsze. Wysokość ust najlepiej do góry. Albo w sumie może na dół. Czekaj, wysunięcie ust. Takie będą dobre. Wysunięcie. O, żeby miał okropny ten pysk. Szerokość podbródka. O, żeby przybliżyć trochę do tych długość. Obniżymy. I że jest naprawdę zarąbiście wysunięcie podbródka. Jest git, naprawdę. Kolor ust. Czyli na pedała. Jak będzie na pedała, to jest na pedała, pięknie. Świetnie. Już mi się podobasz. A, to są włosy, ale to raczej chyba pozostaniemy przy rogach. Chyba, że zmienię zdanie. O,
Jak mrocznie, jak mchocznie. Już mi się to podoba, naprawdę. Ale wolę, jak ma najwięcej tych kolców. Kolor włosów. Aha, tu nie mamy włosów, więc to zostawiamy. No i gotowe, teraz nazwiemy go... Sui... Sui... Sui, czekaj, Sui na... A, Suinatia. Boże, jak to brzmi mrocznie. Suinatia! Tak jest. Został zaczarowany. Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. Nie. By your orders, Captain. Nie. I'm sorry. We'll make sure you're... Nie zabierzecie mnie. Nie ma mowy. Boże, takie paskudztwo chcą zabrać. Jasny gwint. Dobra. Gramy na hardcora, pamiętajcie. Będzie naprawdę źle. Oh, frick, Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war. Plunged Skyrim into chaos. And now the Empire is going to put you down and restore the peace. What the hell? What was that? It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius, blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. No, aż się prosi o śmierć. Okej. Okay. Zaraz zasłonimy, będzie cenzura, co się dzieje? Fajne niebo. Lel. Okej. Nie widzieliście tego, była cenzura. Teraz kogo bierzecie? Kurde, co tak szczeko? Aha, mam być na easy zrobiony? Okej, okay. Jak ten koleś tam. Co się tak na mnie lampisz? No przecież ciebie zginę. Fuj, ten łeb. That łeb. Jaki grubas z tego kata. Coś leci. Kurde, jak wytresować smoka w 3D przyleciał. To jest ten smok. On tak właśnie, on dokładnie tak samo wywołał teraz anomalię pogodową. Jasny gwint, trzeba uciekać. Deszcz meteorytów przez spada. Tak, będziemy Argonianinami. Musimy mieć jak najwięcej hapsów. Oczywiście też będziemy napakowani, więc będziemy stawiać na dużo walki. Jezu, ale mu się oczy zamazują. Wariuje. Wiem, że mnie nie lubisz. I ty też mnie nie lubisz. I ta laska, która ledwie krwawi po... porodzie, to też pewnie mnie nie lubi. No idziemy. Nie płacz. Aha, i od razu mówię, że nie będę po stronie cesarskich. Więc od razu wam to zapowiadam. Jasna cholera. Ale nam tu zgotował los. No idziemy, nie? Dobra. Dobra, skaczę już. Uiii. Ała, trochę się sfajczyłem. Jezu, aż tyle hapsów mi zabrało? No to jest hardcore w sumie, to tak musi być. O, tu biegać nawet można już. Jasne, zaraz mnie to spali. Kurde. Gdzie te hapsy mi się regenerują tak szybko? God guide you.
W sumie teraz z drugiej strony mogłem to trochę nawalić, ale gramy na hardcora. Dobra, mamy skakać, fajnie, cieszę się. O kurde, raz to może gruchnąć. O ja. Ziej sobie, ziej tym ogniem. Na długo to ci nie pomoże. Ale tu trupa mamy. Dobra, idę za tym. Ale na pewno nie będę z nim. To jest pewne. No idziesz ty, kurde, durniu. Bo cię już szczury wyprzedzają. Taka gadzina jak ja cię wyprzedzi na pewno. Dobra, naraz śmieci. Idę za nim. Chodź, 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 tatusiu. Trochę podobny do niego, nie? No dobra, kurde, bo ci zaraz zrobię coś. Dobra, idę za tobą. Ty się tam fakaj. Dobra, do grodu Helgen. I będziemy po stronie Gromów Ładnych. Tak, to już jest podjęte pewny wybór. Więc nie ma tutaj jaj. O kurde. Wcale nieprawda. A musisz mnie rozwiązać, wiesz? That thing was a dragon, no doubt. Just like the children's stories and the legends. The harbingers of the end times. We better get moving. Come here. Let me see if I can get those bindings off. No dobra, dawaj, 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 ściągaj to ze mnie. There you go. Okay. May as well take Gunnar's gear. Okay. Jego tutaj zwłoki nam się przydadzą. Suinatia teraz się ubierze w nowe futrzane butki. Kir z gromowładnych. One co są mało ważne. I ta tunika bez życia. I mamy toporek. Tak jest. A nie, może jeszcze zrobimy taki wyjątek. Ten szczur będzie leworęczny. Tak, będzie on będzie leworęczny, a prawo będzie prawy sierpowy i lewy z topora. Tak będzie. Dobra, chowaj to. I będę wyłącznie grał na pierwszoosobowej kamerze. Nie opłaca mi się teraz brać na trzecioosobówkę. Teraz się tak rozglądam, bo wiecie, ja lubię lutować. Wymaga klucza, czyli nie zdobędziemy go tak łatwo. O, idą cesarscy. No chodźcie, chodźcie. Łacia! O kurde, muszę się bronić. O fuck. Dobra, LT blokujemy. Aż tak mocno? Czekajcie. Zrobimy inaczej, chyba jednak będziemy na praworęczny. Dobra. Teraz tacy mądrzy będziecie, a zaraz tu padniecie. Wywalimy w niego. Oni się na nim fokusują, widzę. Tak mocno. A mi tu paść nie może. Walimy w nich tyle, ile się da. Jebut. Na hardkorze już czuję tą frajdę walki. Ładnie, poszatkował. Jeb. O, posprzątane. Ciężko się walczy na hardkorze, nie? O to chodzi właśnie. Dobra, założymy sobie tą ćwiekowaną cesarską zbroję. Tak. To będzie teraz słabsze, więc to sobie nakładamy. Git. Co jeszcze ten koleś ma? Hełm, buty, no wszystko widzę ma tutaj na lepsze. Żelazny sztylet. A weźmiemy sobie ten cesarski miecz. Zakładamy hełm. Dobra, to jest tak. Topór na lewej. Butki zakładamy cesarskie. Wszystko co jest lepsze to zakładamy. To się może naprawdę opłacić. Dobra. A ty co masz? Cesarska zbroja. O kurde. I znowu tutaj wszystko lepsze. Mm,
Dobra, to znowu przymierzamy to wszystko. Na to wychodzi. Będziemy przypakowani. No i ładnie. No i git. Ładnie wygląda. Dobra, jeszcze tak z 5 minut, niecałe. I zakończymy odcinek. Tak myślę, że nie powinienem nagrywać tak długich odcinków powyżej 30 minut. Tylko po prostu ograniczyć się do takiego limitu czasowego jak pół godziny. Tylko patrzę, co mi tu jeszcze nie pasuje. Dobra. Jeszcze wam może pokażę, jak wygląda. Mrocznie. Pozytywnie mrocznie. Dobra, teraz na pierwszoosobowy tryb przechodzimy. Ławeczka. Worek pusty. Ja sobie wszystko będę lutował dokładnie. Więc odcinków będzie naprawdę sporo. Liczę na to, naprawdę liczę na sporą ilość odcinków. Do takich, które nie są bardzo długie. O to mi tylko chodzi również w tym. Więc kwestia długości odcinków powinna być wyegzekwowana. I to będzie zaskoczenie, że wrzucę wam Skyrimia, o którym mówiłem chyba niejednokrotnie. No i ładnie wygląda. Dobra, walczymy. Co my się tu będziemy? Jest ta moc! Rośnie to. Ała, trochę obrywam, wiesz? Kurde, byś mi pomagał! Mózgu, dobra, on go tam już zabił. Walimy w niego tyle i się da! Jest, poszło. Jeszcze jeden? Aaaa, fatality! Pięknie. Zarąbiście po prostu. I nie wiem, czy tu nie zakończymy odcinka za moment. O, jest żelazna strzała. Z łuku lubię strzelać, nie powiem, że nie. Więc to też nam się jakby wykorzysta tą okazję. Szukamy teraz... gdzie są te ciała? Dobra. Patrzę, czy tego się lepszego nie mają, bo jak nie, to wiecie. To zostawiam, bo mi się nie opłaca tego w ogóle brać. Wino z Alto. Ale faktycznie, regeneruje mu się to jakoś w miarę prędko, więc... Nie żałuję, że wziąłem Argonianina. Będziemy mu też trochę siły zwiększać, żeby po prostu też mógł mieć powera do nawalania. Okej, a w tym kotle widzę ziemniaki. Czekaj, żeby nie wziął kotła przypadkiem. Dobra, ziemniory ukradnione, kurde, dobre. Dobra, za moment skończymy odcinek. Żebym nie musiał was zanudzać całkowicie. I mam nadzieję, że będziecie oglądać w miarę możliwości tego Skyrima. Jak nie chcecie, to nie będę nagrywał. Proste, nie? Dobra, zbitek papieru jakiś, który mi się w sumie nie opłaca brać, więc zostawiam. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie pierwszego odcinka ze Skyrima. Jeśli będziecie chcieli więcej tej serii na moim kanale, to rzecz jasna możecie pozostawić ocenę i po prostu będzie przyjemnie nagrywać Skyrima. Mam nadzieję. Dobra, trzymajcie się. Na razie.